Niech raduje się serce szukających Pana. Bądźcie zdrowi, doskonalcie się. Weźcie sobie napomnienie do serca. Bądźcie jednomyślni. Zachowujcie pokój. A Bóg miłości i pokoju będzie z wami. To słowa, te pierwsze, które przeczytałem z Psalmu 105. Drugie z drugiego listu do Koryntian, z 13 rozdziału, 11 wiersza. Kiedy słyszę słowa, bądźcie zdrowi. W tym szczególnym czasie nabierają one niebywałego znaczenia. Bo przecież coraz częściej każdy z nas życzy sobie zdrowia. W tym czasie Adwentu. Często widząc swoich znajomych i przyjaciół na ulicach, powtarzamy, życząc sobie nawzajem, bądźcie zdrowi. Zdrowia. Ale też Paweł mówi, doskonalcie się. I to już jest wyzwanie, jakie stoi przed każdym z nas, chrześcijan. Być doskonałym. Starać się być żywym świadectwem. Choć nie jest to przecież takie proste. Bo każdy z nas jest li tylko przed Bogiem usprawiedliwionym grzesznikiem. Zarazem sprawiedliwy i zarazem grzeszny. Ale ma być i starać się każdego dnia doskonalić się, starać się być człowiekiem wiary, nadziei i miłości. Radując się z nadchodzących świąt, pamiątki narodzenia Pańskiego, jak mówi słowo z czytanego dzisiaj psalmu, radujcie. Niech się raduje serce szukającego Pana. Poszukujmy i doskonalmy się w Panu, abyśmy byli dla świata, w którym żyjemy, świadectwem, że opłaca się żyć z Bogiem, a nie bez Boga. W tym poszukiwaniu najbardziej doskonałej ryby, smaku barszczu i kapusty. Nie zapomnijmy o jednym. O tym, którego pamiątkę urodzin obchodzimy, a który jest naszym Panem i Zbawicielem i o którego w tych właśnie świętach chodzi. Bo przecież idąc drogą za Jezusem, z Bogiem, doskonaląc się, stajemy się dla świata świadectwem, że wiara, nadzieja i miłość to coś najpiękniejszego. A smak kapusty i grzybów wcale nie jest najistotniejszy w tym czasie przygotowań adwentowych na przyjście Pana. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny nasz Boże, prosimy Cię, abyś w tym czasie Adwentu, w
czwartą niedzielę tego czasu błogosławił nam. Błogosławił przygotowania duchowe do kolejnej pamiątki narodzenia Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela. Niechaj staniemy się dla świata świadectwem, czym tak naprawdę jest dla nas, ludzi wiary, Betlejem Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, w których narodził się Ten, który pokazał nam, jak być prawdziwie człowiekiem. Amen.